Należy zapisać równanie stycznej do okręgu O, który dany jest równaniem x plus 3 do kwadratu, dodać y minus 4 do kwadratu, równe 50, w punkcie A o współrzędnych 2 oraz minus 1. W pierwszej kolejności napiszmy ogólne równanie stycznej do okręgu w zadanym punkcie. Napiszemy sobie równanie stycznej, oznaczmy literą może L, równanie stycznej L do okręgu O, którego środek oznaczymy sobie, współrzędne tego środka oznaczymy XS oraz YS. Pierwsza współrzędna środka i druga współrzędna środka okręgu. Promień oznaczymy standardowo literą R. No i mamy mieć równanie stycznej L do tego okręgu w punkcie A, którego współrzędne oznaczymy XA to pierwsza współrzędna, YA to druga współrzędna punktu styczności. No i możemy odczytać z odpowiednich wyników teoretycznych, że równanie takiej stycznej, ogólne równanie takiej stycznej można zapisać w następującej postaci. Jest to pierwsza współrzędna punktu styczności minus pierwsza współrzędna środka okręgu razy x minus pierwsza współrzędna środka okręgu dodać. Teraz będzie bardzo podobne wyrażenie, tylko że wszystko będzie na drugich współrzędnych, czyli mamy drugą współrzędną punktu styczności minus druga współrzędna środka okręgu razy y minus druga współrzędna środka okręgu. I to musi być równe kwadratowi promienia. No dobrze, w takim razie mamy równanie stycznej w ogólnej postaci, stycznej L do okręgu O w zadanym punkcie. Teraz wróćmy do naszego zadania. No i spróbujmy teraz zapisać, jak wygląda to równanie w naszym konkretnym przypadku. Najpierw musimy odczytać współrzędne środka okręgu oraz jego promień z tego równania ogólnego. Przypomnijmy, że w równaniu ogólnym mamy tak x minus pierwsza współrzędna środka okręgu. No tutaj mamy plus, więc tak naprawdę mamy x minus minus 3 do kwadratu, więc pierwsza współrzędna środka tego okręgu jest równa minus 3. Zapiszmy sobie, pierwsza współrzędna środka okręgu jest równa minus 3. Druga współrzędna środka okręgu, czyli YS, no tutaj mamy Y minus 4, czyli ta druga współrzędna jest równa 4. No a środek okręgu, no tutaj mamy kwadrat tego, przepraszam, promień okręgu, tutaj mamy kwadrat tego promienia, czyli promień jest równy pierwiastek z 50, czyli inaczej, ponieważ 50 to jest 2 razy 25, a pierwiastek z 25 to jest piątka, więc można to wyłączyć, więc zostanie nam 5 pierwiastków z 2. Czyli łącząc te trzy elementy ze sobą, możemy napisać, że mamy w naszym zadaniu okrąg o środku w punkcie minus 3 i 4 i promieniu 5 pierwiastków z 2. Nie taki nawias. Tak. No dobrze, w takim razie mamy wszystkie dane dotyczące okręgu, które nam są potrzebne. No i mamy też informację o tym, jakie są współrzędne punktu A, punktu styczności. Mamy punkt A, to ma być punkt 2 oraz minus 1. No i teraz wystarczy tylko zastosować równanie tej stycznej, mając te wszystkie informacje dotyczące środka okręgu, promienia okręgu oraz punktu styczności. Zapiszmy zatem, że prosta L, będąca styczną do okręgu w tym punkcie, ma następujące równanie. Mamy tak, pierwsza współrzędna punktu A, czyli dwójka, minus pierwsza współrzędna środka okręgu, czyli minus trójka, razy x minus pierwsza współrzędna środka okręgu, czyli minus trójka, dodać. No i teraz mamy analogiczne wartości tylko dla drugich współrzędnych, czyli mamy tak, druga współrzędna punktu A, czyli minus jedynka, minus druga współrzędna środka okręgu, czyli czwórka, razy y, minus druga współrzędna środka okręgu, czyli czwórka,
i to musi być równe kwadratowi promienia, czyli to ma być równe 50. No i teraz możemy nieco przekształcić to, tę postać tej prostej. No i zapiszmy to upraszczając. Mamy tak 2 odjąć minus 3 to jest 5, czyli mamy 5 razy x plus 3. To z tego pierwszego wyrażenia dodać. Minus 1 odjąć 4 to jest minus 5 razy y minus 4 i to ma być równe 50. Przekształćmy znów i dostajemy, tak, mamy, rozbijemy te nawiasy, korzystając z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Mamy 5x, dodać 15, minus 5y, dodać 20, równe 50. No i w zależności teraz od tego, w jakiej postaci chcemy otrzymać naszą prostą, może najpierw napiszmy taką postać, w której niewiadome zostawimy po lewej stronie, czyli będziemy mieli 5x minus 5y. Tutaj mamy 15 plus 20, czyli to jest 35. Jak przerzucimy na drugą stronę, to dostaniemy tutaj 15. No i to możemy sobie ewentualnie jeszcze podzielić przez 5, otrzymując w równoważnej postaci x minus y równe 3. Czyli nasza prosta L, styczna do naszego okręgu o środku w punkcie minus 3 i 4 i promieniu 5 pierwiastków z 2, styczna w punkcie 2 i minus 1, to prosta dana równaniem x minus y równe 3. Albo ewentualnie w sposób równoważny, bardzo często piszemy równanie prostej w takiej postaci, że mamy y równa się, czyli druga, wyliczamy sobie z tego równania y, no to jak przerzucimy na drugą stronę i trójkę tutaj, dostajemy x minus 3. Czyli mamy końcową postać, że współczynnik kierunkowy tej prostej stycznej to jest 1, wyraz wolny to jest minus 3, czyli odpowiedź do naszego zadania styczna do tego okręgu w tym punkcie dana jest równaniem y równa się x minus 3.